Witamy Państwa w drugim programie z cyklu Jastrzębski Przekładaniec. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Danieluk, czołowa postać drużyny hokejowej JK HGKS Jastrzębie, reprezentant Polski. Jak zwykle spotykamy się w kawiarni Jagódka w Zdroju i zaczniemy od tego, dlaczego akurat sernik duński wybrał nasz gość. No, według mnie jest to najlepsze ciasto w Jagódce i co tutaj przychodzę, to zawsze jest wybór sernik duński. Dla mnie jest po prostu najlepszy. Ja wybrałem truskawkę z tego względu, że jest sezon na truskawki i trzeba z tego sezonu korzystać. Mateusz, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że zacząłeś uprawiać hokej na lodzie? Czy nie było jakiejś innej alternatywy dla ciebie, czy po prostu to było jakieś takie zamiłowanie od najmłodszych lat? Zaczęło się tak, że w drugiej klasie podstawówki pani nauczycielka roznosiła jakiś tam formularz, żeby się zgłosić właśnie na jazdę na łyżwach może najpierw i na jazdę z kijem hokejowym. No i nie byłem za bardzo przekonany do tego. Namówił mnie w sumie kolega. I razem poszliśmy na lodowisko i w sumie tak się zaczęło. No, później kolega zrezygnował z hokeja, ja jeszcze zostałem. No i trzymam na razie do dziś. Jak wspominasz te swoje początki na tafli lodowiska Jastor? Wtedy jeszcze lodowiska na pewno bez dachu, bez odpowiedniego zaplecza. Całkowicie innego niż mamy w tej chwili w Jastrzębiu-Zdroju. Znaczy, pamiętam jak jeszcze miałem czarne figurówki i szedłem w stronę lodowiska już w łyżwach. To była taka sytuacja, że po prostu szedłem na kostkach, że te stopy mi się tak wyginały, że szedłem na kostkach i mijałem jakiegoś pana, który powiedział: Boże, jak ty nie umiesz w tym chodzić, to jak ty w ogóle myślisz, żeby w tym jeździć? I też wtedy się zastanawiałem trochę nad tym, no ale jakoś się zaczęło jeździć i jakoś to wyszło i tak się zaczęło. Samo lodowisko... No, kto miał okazję spróbować pojeździć, pograć na lodowisku otwartym, to wiedzą, o czym mówię, jak nie było treningu, bo na przykład trzeba było zbierać liście. Nie było treningu, bo było za dużo wody, bo deszcz padał. Nie było treningu, bo było za dużo śniegu. Także mieliśmy na pewno przygody i nosy pozamarzane i to wyglądało tak, że po prostu zależnie od temperatury. No, jaka była temperatura, to po prostu taki był trening. Ilu z tych chłopaków, którzy zaczynali z tobą w tych pierwszych latach treningów, dotrwało do kariery zawodowej, którzy później zagrali przynajmniej w tej pierwszej lidze, kiedy ten hokej seniorski został wskrzeszony w Jastrzębiu-Zdroju? No, było nas trochę. Myślę, że tak ogólnie, nie licząc, to myślę, że tak będzie z 8-10 zawodników. Czy wtedy, kiedy zaczynałeś tą karierę, czy później już w wyższych klasach szkoły wiązałeś swoją przyszłość z hokejem, czy wiedziałeś, byłeś przekonany do tego, że będziesz zawodowo grał później w hokej? No, myślę, że do pewnego czasu to była zabawa i to było po prostu zajęcie czasu, żeby się nie nudzić pod blokiem. A z czasem, jak zauważyłem, że to jakoś wychodzi, że to jakoś wygląda, no to bardziej myślałem już bardziej profesjonalnie o tym, a jednak jeszcze też trzeba było jednocześnie pogodzić hokej ze szkołą, także starałem się to mniej więcej na równo porządkować. Kiedy nastąpił ten moment, w którym powiedziałeś sobie: tak, hokej to jest to, co będę w życiu robił na pewno przez najbliższe lata, wiem, że z tego jestem w stanie się utrzymać i zrobić jakąś karierę, przynajmniej w skali kraju? Myślę, że coś koło szóstej klasy podstawówki to był moment, gdzie w Jastrzębiu zabrakło drużyny, żebyśmy mogli gdzieś się załapać, gdzieś grać i wtedy mieliśmy też porozumienie z Opolem. I kilku zawodników, myślę, że czterech zawodników poszło do tego Opola grać. No i tam jednocześnie chodziliśmy do szkoły w Opolu i to był chyba taki moment, że no już się było po prostu nie na mamę garnuszku i trzeba było sobie radzić. To jednak rodzice wspomagali nas finansowo jeszcze, bo to nie zarabialiśmy pieniędzy. Ale myślę, że to był taki okres, że bardziej się o tym myślało, żeby zacząć grać profesjonalnie w hokej. Czy to nie było takie rzucenie na głęboką wodę w wieku tam 12-13 lat, wyjechać do Opola i
zostać bez mamy, bez taty, zostać samemu praktycznie i trzeba było być odpowiedzialnym. Czy nie wiązało się to z tym, z jakimś pewnym ryzykiem? No po części było, jednak trzeba było sobie radzić samemu już. Trzeba było samemu sobie wyprać, samemu może nie ugotować, bo byliśmy w internacie i mieliśmy tam posiłki. No ale trzeba było sobie radzić samemu i jednak no to była taka rozłąka, gdzie była szkoła, był hokej, no ale się było poza domem. No, była opcja hokeja, gdzie było fajnie, no ale z drugiej strony było się poza domem, gdzie wszystkich znajomych i rodziny zostawiło się w Jastrzębiu. Na pewno tam była jakaś paczka młodych ludzi i z tym się pewnie wiążą też jakieś ciekawe, śmieszne historie. Znaczy, w naszym pokoju w internacie mieliśmy po prostu od groma łupinek ze słonecznika, bo co przychodziliśmy ze szkoły, to po prostu siadaliśmy na balkonie i to była chyba najlepsza aktywność, jaką robiliśmy po szkole, gdzie wcinaliśmy ten słonecznik, no i czasami dostawaliśmy ochrzan, że troszeczkę jest za duży syf i w pokoju, i dookoła w sumie nas, no bo jednak troszeczkę tych łupinek było. Taki syndrom kibica. Zostało z Jastrzębia. Mateusz, 2005 rok, reaktywuje się drużyna seniorów w Jastrzębiu-Zdroju. Jak to się stało, że trafiłeś do tego zespołu? Jak wspominasz te pierwsze swoje kroki w pierwszej lidze tutaj w Jastrzębiu-Zdroju? Znaczy, to było tak, że jednak na początku, jak się hokej zrobił w Jastrzębiu, reaktywował się w Jastrzębiu-Zdroju, to mnie jeszcze tutaj nie było. Ja grałem w Sosnowcu, bo po tym Opolu najpierw był SMS, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, a następnie zostałem w Zagłębiu na jeden sezon w Ekstralidze i dopiero po tym sezonie, nie pamiętam który to był rok, myślę, że 2006, może 2007, dopiero po tym sezonie przyszedłem do Jastrzębia grać i od tamtej pory tu już jestem. Ten sezon, który się zakończył niedawno, to był największy sukces w historii jastrzębskiego hokeja, srebrny medal. Dwa lata wcześniej, rok wcześniej też byliście bliscy tego medalu, ale nie udało się pokonać bariery półfinału, a później przegrywaliście w meczach o trzecie miejsce. Czy uważasz, że tą drużynę, wasz zespół w tej chwili stać na więcej? Znaczy na więcej. No fajnie by było, jakbyśmy co roku zdobywali ten srebrny, brązowy medal, bo to by był sukces. Jesteśmy młodą drużyną, nie mamy takiego doświadczenia, bo to było widać po prostu tak, jak graliśmy z tym Podhalem w playoffach i tak, jak graliśmy też z Krakowem teraz w minionym roku, gdzie po prostu zabrakło trochę doświadczenia i takiego bycia w Ekstralidze. No. Także to były takie kluczowe, myślę czynniki, gdzie po prostu przygrywaliśmy te mecze. No. Jest drużyna mocna i myślę, że możemy walczyć o te najwyższe trofea. Ty już smak złota poznałeś, ale w kategorii juniorów. No to w ogóle to było tak, że pojechaliśmy tam juniorami do Gdańska. No i w sumie nikt nie zakładał, że będziemy tam grać o jakieś wyższe cele, bo to hotel w ogóle mieliśmy, czy tam internet mieliśmy, nocleg mieliśmy zarezerwowany do środy, czyli po prostu do momentu, jak się zaczyna grać mecze o jakiś cel, o jakiś, nie wiem, brązowy, srebrny bądź złoty medal. Do fazy już pucharowej. Tak, do tego meczu mieliśmy załatwiony nocleg, bo pewnie też stwierdzili, że po co, skoro i tak wrócimy do domu. No i na przekór w sumie wszystkim, no dotrwaliśmy do finału, przyszliśmy te zespoły, które mieliśmy po drodze i w finale wygraliśmy, no i była jedna wielka euforia. Później był awans do Ekstraklasy. Ja pamiętam ten powrót z Katowic do Jastrzębia, wesoły autobus. Była taka fajna atmosfera w tym zespole, który wywalczył ten awans do Ekstraklasy. No był sukces i wiązał się z tym oczywiście, wiązała się z tym euforia i no i tak jak mówisz, no był autobus wesoły, był strasznie wesoły. No i nic, wróciliśmy, zaczęliśmy świętować i no i jest jakiś sukces, mamy coś znowu na koncie, coś się zapisuje do historii. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Później był taki moment zaskoczenia, bo po tym awansie klub zrezygnował ze współpracy z trenerem Małkowem. Czy to było dla was jakieś zaskoczenie, czy byliście na to przygotowani, że dojdzie po tym sukcesie do zmiany szkoleniowca? Wydaje mi się bardziej, że to było zaskoczenie, jednak patrząc
na sukces, jaki drużyna zrobiła, no to zazwyczaj trenera się zostawia, a nie zwalnia. No widocznie coś tam było na rzeczy, że coś się nie spodobało, bądź nie dogadali się prezesi z trenerem, no i tam po prostu coś się działo. Na przestrzeni tych kilkunastu lat twojego już uprawiania hokeja miałeś do czynienia z wieloma trenerami. Którego z nich wspominasz najlepiej, z którym wiążą się twoje najlepsze wspomnienia, a którego tak niekoniecznie? Najbardziej miło wspominam, może najbardziej też profesjonalnie wspominam Ekrota w reprezentacji Polski. Szweda, gdzie zostałem powołany pierwszy raz w sumie na reprezentację Polski seniorów. I tam było widać, że tam jest wszystko poukładane. Na co by się nie popatrzyło, co by się nie zrobiło, to po prostu pachniało profesjonalizmem. Nie wiem, owoce po meczu, po treningu, jakieś rozgrzewki. Też jest wiadomą sytuacją, że zawodnik sam się musi przygotować i przed meczem, i po meczu. Prowadzić zdrowy tryb życia, no ale tam było profesjonalnie, to dodawało jeszcze takiego kopa. A z trenerów, których niemiło wspominam, jakoś nie przepadam za ruską szkołą. Takie gonienie. Nie mówię, że Małków jest złym trenerem, ale było tam kilka rzeczy, które mi się nie podobało, może dlatego. Natomiast nikt nie jest w stanie dogodzić wszystkim zawodnikom. Jednak każdy trener będzie miał jakiś tam zawodników, których lubi, trawi, a będzie miał takich zawodników, no, za którymi nie będzie przepadał. I tak samo ma zawodnik. Będzie lubił jakiegoś trenera i będzie miał z trenerem problemy. Rosjanie są teraz trenerami reprezentacji Polski. Jest trener Zacharkin, jest trener Bykow. Czy to jednak nie jest ten kierunek, który ci odpowiada? Znaczy, może akurat w tym wypadku trener Zacharkin ma tam doświadczenie w Szwecji i myślę, że też tak nie do końca ciągnie tą rosyjską szkołę, jaka kiedyś była i dużo wprowadza nowych rzeczy. Czyli rozumiem, że opony na plecy, tego już, siłowe... Tego już chyba nie ma. Już się od tego odchodzi, ale na pewno jeszcze tam jakiś osad rosyjski został, także na pewno jeszcze tam jakieś gonitwy robi. No. Odejdźmy teraz od hokeja. Troszeczkę plotek na temat twojego życia prywatnego. Cały czas jesteś kawalerem, a z tego, co wiem, to jednak zajętym. No, zajętym już przez dłuższy okres. W tym roku będzie 9 lat. Może czas na zmiany. To się wytnie, albo nie pokażę tego. No. Także... Na zmiany pod względem formalnym. Aha, że tak. No to tak. Jeżeli o to chodzi, to tak. A od dwóch lat w sumie, nie, od roku w sumie zaręczony. No także myślę, że w niedalekiej przyszłości, narzeczona się ucieszy, w niedalekiej przyszłości myślę, żeby no, pomyśleć o faktycznie zmianie statusu. No to już wszyscy cię znają jako świetnego hokeistę, natomiast niewiele osób wie, jaki jesteś na co dzień, co cię najbardziej interesuje, jakie filmy lubisz oglądać, jakiej muzyki słuchasz. Jak mógłbyś troszeczkę odsłonić swojej prywatności? Nie mogę, no bardzo szczerze swoją prywatność nie mogę, przepraszam. Nie no, to jest tak, filmy najbardziej, no to do kina to najbardziej horrory. Jednak tamte nagłośnienie, duży ekran, sprawia, że te horrory, no filmy sensacyjne są bardziej, jeszcze bardziej, że tak powiem, ciekawe. Ale to musi być w oprawie kinowej, nie w domu, nie w telewizorze. W domu nie, w domu to już bardziej komedie. Chyba, że na komedię, no to wtedy ze znajomymi ewentualnie, żeby po prostu grono takich ludzi, którzy się śmieją, że tak powiem, z tego samego żartu. Na co? No w chwilach wolnych, no to ja jestem bardziej domatorem i to mnie bardziej wyciągają gdzieś niż ja kogoś wyciągam. Także tak samo w domu lubię sobie pooglądać filmy, poczytać książki. I wolne chwile myślę, że raczej z czytaniem książek, jeżeli chodzi o dom, no wyjdzie ze znajomymi gdzieś fajne miejsce na piwo bądź coś mocniejszego.
dwa piwa na przykład. No także myślę, że tak spędzam wolne chwile. A muzycznie? No jestem fanem. W sumie niedawno wróciłem z Openera. Także jak są jakieś koncerty, które nie kolidują mi z rozgrywkami bądź z treningami, to staram się na tych koncertach, oczywiście zespołach, które słucham, to staram się być. No. Natomiast biorąc pod uwagę rozgrywki i ligę całą, no to bardzo mało jest tych koncertów. Ale muzycznie no też bardzo lubię słuchać muzyki. Bo też w sumie jest droga, załóżmy droga daleka do Sanoka. No to do Sanoka, no to oczywiście słuchawki na uszy. No ja albo się śpi, albo się słucha muzyki, ewentualnie puszczamy film w autobusie. Także to są, tak jak wszędzie, no film, książka i muzyka. Mateusz, przed tobą jeszcze dobrych kilka lat grania w hokeja, bo to jesteś w takim wieku, gdzie jeszcze praktycznie szczyt kariery przed tobą. A czy masz już plany co do swojej przyszłości po zakończeniu kariery zawodniczej? Czy wiesz już, co chciałbyś w życiu robić po tym, jak trzeba będzie te łyżwy odwiesić na przysłowiowym kołku? W sumie nie mam takich jako takich planów. Cały czas kombinuję, czego się łapnąć. Czy chciałbym być trenerem? No, myślę, że mógłbym być trenerem, no, ale to też trzeba zrobić papiery na to, szkołę. A jeżeli nie trenerem, to powiem szczerze, że mam milion pomysłów, a żaden nie jest na tyle jakoś pewny, żeby, nie wiem, zacząć coś w tym kierunku robić. Także na razie jeszcze żyję hokejem i na razie jest hokej, a jednak i tak muszę myśleć, co będzie w przyszłości. Praktycznie cała twoja kariera, oprócz tych epizodów w Opolu i Sosnowcu, związana jest z Jastrzębiem Zdrojem. Jak się czujesz w tym mieście? Czy postrzegasz to miasto jako swoje? Co ci się najbardziej w nim podoba? A co jest jego taką ujemną stroną? Najbardziej mi się podoba, znaczy jest to moje rodzinne miasto. Co prawda urodziłem się w Żorach, bo w Jastrzębiu nie było miejsca. Jest to moje rodzinne miasto. Na Porodówce nie było miejsca. Nie było na Porodówce miejsca. To były czasy, kiedy jeszcze rzeczywiście w Jastrzębiu się dużo dzieci rodziło. Tak, i kiedy miałem się urodzić tam, gdzie jest teraz siedziba tego, spółki jastrzębskiej. Także, a co mi się podoba? Podoba mi się spokój, który tutaj jest. Jest cisza, spokój. Nie ma jakiegoś tam, nie wiem, no, są dyskoteki, ale nie ma jakichś tam burcz, coś w tym stylu. Ale co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że też czasami nie ma gdzie wyjść. Jakieś takie prawdziwe kino na przykład, albo wyjść gdzieś posiedzieć z znajomymi. Tak mało jest takich miejsc, takich prawdziwych, gdzie by można było posiedzieć, bądź nie wiem, oglądać film taki, no, w dobrym kinie. Myślę, że to są takie dla mnie w tym momencie teraz. Może jak będę miał dzieci, to pewnie będzie mi brakowało, nie wiem, placu zabaw albo zoo, ale teraz w tym momencie to są główne czynniki. No dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. Ja w imieniu naszego programu chciałbym Państwu przypomnieć o trwającej cały czas akcji na przepis na ciasto jastrzębskie, na jastrzębski przekładaniec. Czekamy na Państwa przepisy, na Państwa pomysły i zapraszamy do kolejnego wydania jastrzębskiego przekładańca. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu Jastrzębski Przekładaniec jest cukiernia Jagódka. Czar słodyczy. www.tvkanon.pl. Nowa strona telewizji.